Hej, hej, hej! Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w Heroes of the Storm. Przy czym zagramy. To nie będzie komentarz poza rozgrywką. A to dlatego, że ja zdaję sobie sprawę, że bardzo wiele osób nie ma jeszcze dostępu do tej gry i niektóre rzeczy, niektóre mechanizmy mogą się wydać nie do końca zrozumiałe. Natomiast w takiej rozgrywce, gdzie skupiamy się tylko na jednej postaci, jest wszystko odrobinę łatwiej wytłumaczyć, odrobinę łatwiej zrozumieć. Zatem dzisiaj Sergeant Hammer, zapraszam. A zobaczymy na tej w Zatoce Czarnoserca, jak się uda pograć. Ta. Zróbmy sobie może Klołka. Klołka po rozłożeniu Siege'a. To może być całkiem przyjemne. Petarda jest bardzo, bardzo przyjemną postacią, zwłaszcza jak jest wspierana przez Team. No i przede wszystkim ona jest skubana, ma bardzo duży zasięg, zadaje sporo obrażenia, ale też jest strasznie słabo mobilna. Zwłaszcza jak rozłoży się tutaj. Ale niewątpliwie ma sporo zalet, ludzie lubią nią grać, ona często się trafia w grach takich e-sportowych. Okej, trochę oberwałem. Coś żeśmy zabili? Nie, nic żeśmy nie zabili. Ja muszę się cofnąć. Kto u nas jest lekarzem? Nawet nie zwróciłem uwagi. Rengar. Po drugiej stronie. Nie mają lekarza w ogóle. Ale tak to jest na quick meczach. Że czasami się jakiś taki dziwny team trafi. Wyskakuj z tym dolu, a może skieruje ciała na twoich kroków. No, ale urwał. Dobra, coś żeśmy tutaj zabili. Muszę uważać tutaj. Dobra. Leczyć się. I ja się będę leczył i się będzie leczył Muradin. Na drugiej stronie ta nowa na pewno będzie mi psuła szyki, no ale mamy też Asmodana, który ma dużo życia, on może gdzieś tutaj stać i trochę też tankować. Zwiększymy sobie zasięg. Zawsze dobra rzecz. Wygląda sytuacja. No, oni mają trochę więcej monet niż my. Ale na razie ich nie oddają. My mamy oddane już 3, więc nie jest źle. Okej. Fajnie, nie rozkładać na razie nóżek. Być mobilnym w miarę możliwości. Sugerują, żebym chyba poszedł odnieść monety, ale nie jestem pewny, czy to jest dobry pomysł w tym momencie. Spróbujemy się tu rozłożyć na chwilę. O kurde, nowa tuż poza zasięgiem, ona wie. To jest klon. Spokojnie, Muradin wrócił, jest ok. Dobra, rozłożymy tutaj miny w krzakach. Asmodan coś tutaj robi. Przydałaby mi się tutaj wizja.
zmniejszymy sobie cooldown na... jak to się cudno nazywa tutaj? Na thrusters. W moich silnikach. Będzie można spokojnie... Dobra, nie poszli tutaj dalej. O kurczę. Czasami z przyzwyczajenia naciskam Z, żeby przyspieszyć, podczas gdy wcale nie chcę używać tych... Potrzebuję leczenia. Nie bardzo widzę okazji, żeby to leczenie otrzymać. Nie, no teraz to ja się muszę już cofnąć. Koniecznie. Zaczerpnąć stąd. 15 sekund do kolejnego użycia. Mamy monety, ale nie pozwalają nam oddawać. Rhaegar też tam coś ciągle zbiera. Muszę się trzymać bardziej Muradina. On jak kogoś ogłuszy w zasięgu moich strzałów, no to... Jesteśmy w domu, ale... Znowu z przyzwyczajenia po walce odpalam Z. A to niestety przez 15 sekund mnie będzie... No, no teraz jesteśmy trochę kryci. Czemu on to zrobił? Mógł tu przecież podejść bliżej. Gdzieś powinni częściej trzymać zasięgu moich strzałów. Bo często popełniają ten błąd. Następny też gdzieś tam powie. Jest okej. Nowa padła. Musiał ją Asmodan załatwić tym swoim strzałem. Zrobimy sobie napalm. Ja bardzo lubię ten napalm. O, tu już jest rozwalony. Niepotrzebny ten napalm. On zwłaszcza na 20 poziomie ma niesamowity zasięg. Dobrze, mamy tutaj silniki, będzie można uciekać, jakby co. Dobra, mamy to. Niepotrzebnie, czekałem do ostatniej chwili, niepotrzebnie. Boże, nie wiem czemu. Znaczy, prawdę powiedziawszy, to byłem gotowy uciekać wcześniej, ale byłem kompletnie zaskoczony tym, że oni są w stanie mi... że nie są w stanie mi zrobić krzywdy. Nie poczułem się zbyt mocno i dlatego zostałem za długo i zostałem bęcki. Straciłem 3 monety, no tam tragedii nie ma, ale... To się nie powinno... O, Boże, ten Tyrael, on tak często ginie. Jakiś wyjątkowy jest ten Tyrael nasz. No ale dobra, zabił kogoś. To nie jest źle. Proponowałbym tego dolnego kampa wziąć. Dawać czasu. O, to muzyka dla moich uszu. Dobra, niech mu Radin oddaje. Wrogi Tyrael gdzieś tutaj powoli zmierza, ale... Gdybym nie stracił wtedy tych trzech... Myśmy byli w domu, ale straciłem. Ognia! Ognia! Gwiazdnego nieba! Ale zaraz to skarb dla wszystkich, ale szczególnie dla mnie. No bo jestem Tyrael nieszczęsny. Ale dobra, no coś tu próbuje robić, coś tu próbuje zabijać, powinno się udać, akurat z minionami. Może miał po prostu pecha, może jest świetna... Kurde, nie ten guzik, jak zwykle Z wciskam. Puszczam piekielny ogień!
zrobi. Ej, daliśmy radę. Ale będzie jazda. Leci na bal. Właśnie straciliście bor. Nie jestem spokojnie. Pięknie. Dobra, ja żyję. Trochę żeśmy ich pogonili. Chyba się nie muszę cofać. Wystarczy, że sobie zaczerpnę tutaj. Przyjmiemy sobie chyba te obozy tu. Ja nie wiem, czy się za to wziął, ale... Dobra, mamy tych gigantów. Jak wygląda sytuacja? Monet mamy sporo. Ja akurat jestem kiepskim zbieraczem monet, to ze względu na mobilność lepiej tego nie robić. Ej, idziemy sobie powoli. Można by oddać, to jest dobry moment. Mam jeden level przewagi. Ognia! Ognia! Z jasnego nieba! Niech tylko ten Tyrael się nie wyrywa gdzieś tam niepotrzebnie. Okej, okay, mamy czas. Spokojnie. Teraz pan Czarnosercy będzie strzelał. Pięknych 12 kul w kierunku zabudowań przeciwników. Ta górna wieża, myślę, że powinna już paść. Asmodan napiera, Tyrael też idzie. Przerażający jest, co prawda gra strasznie nierozważnie, ale... Statek będzie strzelał w miny? Dobra. Ja tu sam nie mogę się poruszać, ale z tą ekipą Tyrael, Asmodan... Myślę, że możemy iść do przodu zupełnie spokojnie. Okej. Okay. No dobra. Kto ma dla mnie trochę złota? Okej. Okay. Balony! Nie jestem spokojnie! Mnie wypchnął poza zasięg. Dobra, mamy tutaj... Pełną swobodę, Asmodan wykończy tym swoim promieniem zniszczenia ten tower. Znaczy tą twierdzę. Fort. W zasadzie. Powoli zbliżamy się do 16 poziomu, to jest dosyć ważna rzecz. Okej. Okay. Możemy tutaj zrobić... Ja bardzo lubię ten talent, ja wiem, że on nie jest najlepszy, ale... Zwiększa mi się powoli zasięg. Ach, muszę uważać na ten laser. To ich może powstrzyma trochę. Mam 9 sekund do... Czekaj, ja zamawiam, Boże, tak? Więcej szczęścia niż rozumu. Dobra, ale żeśmy zabili tam Zagarę, więc jest w miarę okej. Okay. No, mimo obrażenia. Większość osób, które już gra tym takim Siege Tankiem, tego Siege Tanka buduje, bierze ten talent, który pozwala się poruszać. Ja, kurczę, osobiście wolę to zwiększenie zasięgu. Jak się dobrze ustawię, to moi sojusznicy mają znacznie większą swobodę w poruszaniu się. W obrębie obszaru mojego strzelania. Wydaje mi się, że to jest z reguły dobre rozwiązanie. Będzie, że na nową tutaj nie wpadnę. Dobra. Ustawmy się tu. Nie sądzę, żeby to było potrzebne. Ja mam tutaj zasięg kolosalny. Okej. Okay. Spokojnie sobie Muradin powinien oddać. Tu nikt tylko nie będzie zawracał. Dobra, spadamy. Czarnoserce strzela.
cały team gdzieś jest na topie. Ja trochę się czuję niespokojnie, jak jestem z dala od teamu. Sergeant Hammer jest... No, łatwo ją dopaść, jak gdzieś biega samodzielnie. Strzelaj, albo wystrzelę w nich twoim łbem! To moja specjalna. Taki zasięg, że szkoda gadać. Okej. To mam zrobione. Dwie monety dla mnie, ale... Będę się tak z nimi trochę... Pozwalmy też to. Zaraz, Modan ich tu zaczepia. Puszczam piekielny ogień! Ostatni wącha spaliny! Ładnie, 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 ładnie to poszło. Mam jakiś heal nawet mi się trafił w prezencie. Na dole Muradin z Zagarą walczy, ale przewaga ciągle po naszej stronie. To się da uniknąć tego cholerstwa. Trzeba ukarać tego wroga. Zaraz ja zostanę ukarany za to, że... Ale zakładam, że Nowa też się już przewróciła tutaj. Okej, rozkładajmy to. Ach, niepotrzebnie. Można by wziąć bossa tam na topie. Mamy dosyć dużą swobodę. A może puszniemy tutaj? Ja razem z chłopakami. Jest tu Rengar, więc jest szansa na jakiś heal gdzieś tam. Tu rozwalam te placki Zagary. Udało się! Jest kilka fajnych rzeczy w tym. Dobra, Reynar poszedł za daleko. W zasadzie to mogę prawie to spuszować sam. Okej. Jeszcze kawałeczek. I będziemy mogli molestować Kora. To jest cholera zasięg po byku. Nawet jak mi się ktoś tu pojawi w polu widzenia, to ja go od razu strącę z wierzchowca. Przegonili mnie, ale 42% tego Kora. Dobra, cofnijmy się. Przypuszczam, że jak oni oddadzą teraz te monety, to już będzie koniec tej gry. Chociaż nie, tam jeszcze został jeden. A, za wcześnie. Tam jeszcze został jeden tower, więc wieża będzie strzelała najpierw tam. Ale okej. Mam bardzo ładny damage. Przecież Rengar ma jeszcze większy siege niż ja, no też. Kto by pomyślał? Balony! Już mam teraz. Taki mam duży zasięg. Taki mam duży zasięg, a i tak walczą poza tym zasięgiem. No i elegancko. Czy to będzie na pewno GG już teraz? Nie jestem taki pewny.
Nie jestem taki pewny, bo tu jest jeszcze do strącenia jeden fort. Regard, tak? Bardzo gra. Ciekawie. A nie było GG, tak jak myślałem. Ale tymczasem tu Asmoda nas to szarżuje chyba. Nie, to miniony swoje robią. Okej. Co dużo zabawy. Obóz najemników, trzeba by spuszować to po prostu. Chyba, że Asmoda nas robi robotę. Tak, zrobi. No i elegancko. No i elegancko. Zwycięstwo. Czemu by nie? Grało się bardzo, bardzo przyjemnie. Przyjemnie i swobodnie, bo tam byście nasi przeciwnicy jakoś tak za bardzo nas nie cisnęli. Więc było okej. No cóż, moi drodzy, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie i do rychłego zobaczenia, mam nadzieję. Trzymajcie się. Hej, hej.